Jeżeli chodzi o karpia, no to on jest wśród nas od kilkuset lat. To znaczy już królowie kiedyś go ściągnęli, wszedł w tradycję i kulturę. Nasze babcie, prababcie, mamy, teraz żony, wszystkie jednak tego karpia szukają lub nam zlecają, byśmy tego karpia znaleźli, no i go przywozimy do domu. No właśnie, jakie mamy rodzaje karpi? Czy to jest tak, że to jest jedna ryba? Karpi mamy dwa rodzaje, można powiedzieć bardzo ogólnie, pełnołuskie i gołe. Jeżeli chodzi o walory smakowe, jedne i drugie są przepyszne. Oczywiście klienci ich zdania są podzielone. Oczywiście potwierdzamy, jeżeli ktoś nam mówi, że najlepszy jest pełnołuski, tak potwierdzamy. Jeżeli ktoś mówi, że jest goły, no to potwierdzamy, że goły. Pełnołuski ma jeszcze jedną właściwość, ponieważ chowamy sobie właśnie łuskę do portfela, aby przyszły rok był obfity w pieniądze. Nie tylko w pieniądze. Wsadzamy go pod obrus, żeby przynosiło szczęście w miejscu, w którym się znajduje ta łuska. Powiedz proszę, jak powinniśmy przygotować tą rybę na święta? Kiedy powinniśmy ją kupić? Ile powinna leżeć? Czy to tradycyjnie w wannach, jak to miało miejsce kiedyś, czy w zamrażalniku? Jak to wygląda? Jest przygotowywany na wiele sposobów. Każda gospodyni, oczywiście z historii, której przekazała jej mama czy babcia, wie, jak najlepiej przygotować tą rybę. Najbardziej jest to forma dzwonka czy fileta. Ona jest na przyprawy różne do ryb, wegety i tak dalej. Następnie jest w mleku lub wrzucana jajko mąka, jajko bułka. No i jest smażona po około 10 minut i podawana już na stół wigilijny. Karp żywi się przede wszystkim tym, co znajdzie w stawie, czyli jakiegoś robaczka i tak dalej, dlatego jest to ryba mocno ekologiczna. Oczywiście jęczmień, pszenica, kukurydza. Są to też naturalne produkty, którymi żywi się karp. Razem z miastem Kraków od 3 lat poczęstujesz i dasz mieszkańcom naszego miasta przed smak świąt, czyli przygotujesz tradycyjnego karpia dla Krakowa. Tak, będziemy w 6 miejscach na Krakowie. Rozdamy 10 tysięcy porcji karpia, tak jak w wcześniejszych latach. Do tego dodatkowo dołożyliśmy jeszcze kapustę z grochem, której będzie w tym roku 3,5 tony. I nowy produkt, ponieważ zapowiada się zimno, przygotujemy 3,5 tysiąca litrów barszczu czerwonego. Thank you.